jestem. Dzień dobry. Jak się ma sprzęt, jak się ma pilota, to można zrobić tak, klik i być. I być, a ja później zrobi klik, i nas nie ma. I mnie nie ma. Dzień dobry, kochani, witajcie. Niedzielnie poranek 9:20. Zanim się filmik przetworzy, no to chwilę pewnie zejdzie. Ale posłuchajcie, no dzień miał być lekko słoneczny, ale nie jest. Wczoraj było. Rano naprawdę piękne słońce, aż było przyjemnie pobyć na balkonie. Ja już tu wszystkie moje tak, czosnek, kopery, które już wystawiałam na balkon. Zobaczymy, co się w ogóle zadzieje z nimi i jak to będzie się działo. I powiem tak, ale zanim cokolwiek powiem, to się przywitam. Dzień dobry, witam. Kłaniam się niedziutko całemu mojemu światu. Witam z kaweczką poranną i zapraszam wszystkich, wszystkich na całym świecie na kawę ze mną tutaj. Pijemy wspólnie kawę w naszym małym towarzystwie, nielicznym, a ślicznym. Po tej urody, to wszystkim się tak znam, przydaje, prawda? Przydaje. Także trzeba się uśmiechać, i wtedy ta uroda już tak sama sobie ładnie kwitnie. Bo przecież wtedy serce widzimy, że serce jest radosne. Dzień dobry, Bogusio. A, kawa. Posłuchajcie, no niestety, logistyka padła dzisiaj. Śmietanki brakło. Tutaj w Niemczech sklepy są nieczynne. No, stacja benzynowa chyba od siódmej. O, to taka jest informacja. Pozwólcie, stacje benzynowe w Niemczech są czynne na pewno całą dobę przy autostradach, ale w małych miejscowościach. O, to rzadko, żeby było czynne całą dobę. Nie, nie, nie. W sobotę tam do którejś wieczorem, powiedzmy 20, a w niedzielę to od siódmej rano. Także no trzeba, posłuchajcie. No, to, to trzeba się szanować, prawda? U nas te wszystkie stacje benzynowe są wszystkie czynne. Nie wiem, czy spotkałam taką, co nagle zgasły światła i nie ma stacji benzynowej. Na noc. Kochani, cóż tam panie w polityce? Chińczyki są mocni? To tak parafrazując Wyspiańskiego, który właśnie tak wesele, to takie słynne zdanie z Wesela, cóż tam panie w polityce? A jak to jest z tą polityką? Jak to koleżanka mówi? No wiesz, ale jak to człowiek, to cóż, jak to nie mam się co wtrącać, ja się nie będę wtrącać do polityki. Ja mówię, posłuchaj, no właśnie, kochani, a na czym polega wtrącanie się do polityki? No przecież te osoby to nas reprezentują. No to jeżeli my nie będziemy wyrażać swojej woli, to co oni będą robić? No, był ostatnio, wczoraj, ósmego, był wywiad. Wiecie, słynny amerykański komentator m, przeprowadził: No, posłuchajcie pewne rzeczy, to znaczy tak, żeby była prawda, a prawda, jak to mówią, zawsze leży po środku, to trzeba wysłuchać obu stron. I to jest wtedy ciekawe, co mówi jedna strona, a co mówi druga strona. O, i to jest warte różnych takich. No to jest w ogóle, posłuchajcie, to jest w każdej tak zwanej, jak ktoś się śmieje, w każdym związku, w każdej relacji. Gdzieś ta prawda jest zawsze po środku. No bo jedna strona nie widzi dwóch spojrzeń, widzi tylko swoją. Nawet jakby bardzo się starała i chciałaby zobaczyć tą inną. Nie, to może tak, posłuchajcie, powiem. Jeżeli ktoś chce wziąć pod uwagę drugą stronę, no to powiem tak, plusik. Plusik, 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 i tak zbieramy, ale jak tak czasem jest minusik i tylko moje jest najważniejsze, to jest jeden wielki minus. <noise> Czy nam to coś daje? Posłuchajcie Państwo, daje, kochani, dlatego że to, bo to no tak, jakby było tak cały czas, to człowiek by pomyślał, o, jakie to życie nudne, tu mi tylko dokuczają, 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 no i czasem ci, jak to by tak powiedzieć, dokuta, dokuczańci, prawda? No bo to są i one, i oni. Po prostu się tak nazbiera, że albo sami odchodzą i chwała im za to, albo po prostu człowiek odchodzi i też chwała mu za to. <noise> Także zobaczcie, pewne rzeczy dzieją się po coś. No, ja mówię w tym kierunku. Pewne rzeczy są takie, że yy, tak jak ładnie kiedyś, jak dobrze pamiętam, Jola, niedawno już następna koleżanka, posłuchajcie, do zmiany potrzebna jest odwaga. I kiedy robimy zmianę? Kiedy nas to gryzie, to gryzie, to gryzie, to gryzie? I mówimy, kurczę, no do. Wystarczy, już wystarczy tego, koniec podejmuje decyzję. Ale fajniej, fajniej by było, gdybyśmy, posłuchajcie, ale to też nie zawsze zależy. No, powiem tak, na pewno bardzo dużo zależy od nas. W ogóle w sumie wszystko zależy od nas, ale w naszym działaniu. Ale jeżeli druga strona nie chce działać, no to może czasem warto powiedzieć to: do widzenia! Nie tak powiem, żegnaj! <gry> Bo do widzenia, czy do zobaczenia, to jest do ponownego spotkania, a już jest żegnaj, no to żegnamy. Żegnamy, odcinamy się i mówimy tak, wow, jakie to życie nagle staje się ciekawe, nie? Zobaczcie, kochanie, a propos ciekawości, tak sobie położyłam taką moją podpowiedź. Wow, mówię, takie wiosenne poszewki na poduszkę. No, jest taka firma, no ciuchy, AW, AWG. AWG. No i pomyślałam, no taki akcent już wiosenny, kwiatki, jakaś lawenda, tu koniczenka kwitnąca, ładne poszewki będę miała. No i posłuchajcie, przyszłam do domu, no w sklepie zobaczyłam, ile takie coś kosztuje, no 4,99 euro, no nie jest jakoś to tak drogo, ale też nie tanio. No dobrze, jest wiosna, jest sezonowy, sezonowy towar, no i przychodzę do domu, posłuchajcie, wzięłam poduszkę, bo to tak położyłam, metki odcięłam, założę wieczorem przed spaniem na poszeweczki. I patrzę, i oczom nie wierzę. No i mówię tak, no dobrze, i okulary już założyłam. Tu nie ma nigdzie wejścia. Są dwie strony, zobaczcie, zszyte. I powiem Wam szczerze, że nie wiem do czego. Czy to jest jako ścierka podwójna, czy to jest jako dekoracja. Ale pomyślałam tak, no dobrze, jeżeli poduszki nie mogę nałożyć, to położę na podusie i wyobraźcie sobie, że nawet też tak fajnie wyszło. No i teraz kombinuję, czy rozpróć jedną stronę, no, coś trzeba byłoby z tym zrobić, ale ja wiem, może będę miała jako takie nakładki na poduszkę. No i tak to posłuchajcie, życie jest ciekawe i nas zaskakuje. za no, przeproszeniem, taką pierdołą. No, jak to można inaczej nazwać? Bardzo ładne widziałam. W ogóle zielony wchodzi, wszedł w modę. Czy był w zeszłym roku? Nie wiem, ale w tym roku bardzo fajna była taka kamizelka, pikowana zielona, ale no nie było mojego rozmiaru. Ale posłuchajcie, ten zielony, są bluzki, są sweterki. Takie ładne, soczyste, zielone. No nie powiem, że to taka zieleń soczysta wiosenna, tylko to jest taka już nie ta pierwsza, tylko tak troszeczkę później, taka bardziej intensywna, czyli taki ładny, stonowany, ładny, zielony, nie krzykliwy, także posłuchajcie, to no ładne, ładne, bo jaki to może tak mi przyszło do głowy, jaki to jest stonowany, krzykliwy, zielony, no to taki jest prawie pistacjowy, to taki żółto-zielony, że a tak, no widać, widać daną postać, no, znaczy żółty to bardzo widać, ale taki żółto-jasno-zielony, no to też, też widać, też ten kolor widać z daleka. Dzień dobry Jadziu, dzień dobry Aniu. Posłuchajcie, dzień dobry Sylwusiu. Anusie, witam wszelakie. Wszelakie, bo już teraz mam z Warszawy dwie Anusie: jedna Anusia i druga Anusia. Jedna przewodnicząca Warszawa, a druga koleżanka, tak koleżanko miła i serdeczna. Cieszę się na ta każdego nowego widza. I jeżeli cokolwiek pasuje mu z tego, co ja dzielę się swoimi przemyśleniami, posłuchajcie, to naprawdę się cieszę. I to naprawdę to o to chodzi. Także jeszcze raz powtarzam, jeżeli życie nam płynie. I jeżeli coś nas wkurza, a już jest za dużo i już za długo, to wtedy już jest naprawdę, posłuchajcie, naprawdę przyszła pora na zmianę. Ale o czym chciałam powiedzieć, że sztuką jest, sztuką jest słuchać intuicji. Bo najpierw słyszymy podpowiedź. Takie przychodzi, to tak ja mówię o sobie. Takie nagle zdanie mi szło, bo, posłuchajcie, takie nie myślałam na ten temat, i nie działo i nagle przyszedł mi taki no, pomysł, taka informacja. Ale człowiek to jest tak, no dobrze, przyszła ta intuicja, ta informacja z intuicji przyszła, a człowiek to od razu tak kombinuje, umysł. A czy to się opłaca, się nie opłaca, czy to w ogóle jest sens, czy tego sensu nie ma, bo jak działa umysł? Umysł działa na podstawie tego, co przeżyliśmy, a, na, a tego, co nie przeżyliśmy, no to co ten umysł może powiedzieć? No nic, posłuchajcie. No nic, no i to, to słuchanie intuicji to jest taka wielka sztuka. I posłuchajcie, no i ta intu, intuicja nam podpowiada może to. o to jest tak. Jedziemy samochodem, posłuchajcie, no użytkujemy ten samochód, trzeba opłacać OECD, znaczy ubezpieczenia, trzeba, tu w Niemczech co jest, Posłuchajcie, czego nie ma w Polsce, w Polsce jest podatek drogowy w paliwie, bo kiedyś był osobno, a później wiele, wiele lat temu zrobili, że to jest razem w paliwie, a tutaj w Niemczech jest raz w roku, płaci się podatek drogowy, ja na przykład podatek drogowy płacę od małego, bo to od pojemności zależy, Posłuchajcie, było w zeszłym roku 36 euro, a teraz jest, nie, dwa lata temu, a w zeszłym roku było 52. No ten mały, tam do y, tysiąca pojemności, także ten mały, y, mała, mała tojotka, no to jest takie, powiedzmy, 54 euro. Czy będzie w tym roku 54, zobaczymy. A, jeszcze co jest ciekawostką, posłuchajcie, mój samochód jest na raty i ta rata się nie zmieniła. Tak, bo zadał mi ktoś kiedyś pytanie w komentarzu, no jeżeli jest, bo jeden z filmików jest o tym, jak to brałam, posłuchajcie, jak to wyglądało, to, to jakby ktoś chciał, to mogę podpowiedzieć. Mogę wrzucić linka. O, może to by było dobre do, do pod, tutaj do podtytułu. Jak to jest z tą ratą? I posłuchajcie, ta rata się od no ile mam samochód już lata, czy cztery na tej racie. Posłuchajcie, już będzie czwarty, bo to 5 lat. No tak, bo rok już mija, i to ostatnia rata, trzeba będzie spłacić ostatnią ratę. Bo jest taka większa, tak to jest, no ile ja miałam u siebie, miałam 100 euro, no to taka jest naj, no, najniższa, Także można jeździć samochodem z tych małych, taka do 130, no to już rzeczywiście można sobie wybrać, te większe są po 300, tak jak teraz, ale tą ciekawostką jest to, że ta wysokość tych rat nie zmieniła, mimo tych różnych inflacji nie zmieniła się. Chociaż powiem Wam, że sprawdziłam ostatnio tak z ciekawości i inflacja w Niemczech była 5,2, a w Polsce była 11, chyba i 6. Także, no zobaczcie, to taka, to taka ciekawostka, nie? To tak, czy tak było, nie wiem, no tak wyczytałam. Zwyczytałam z bieżących informacji gdzieś tam w internecie. No dobrze, i wracając teraz do tematu, no bo do, tematów, do, do tych tematów dzisiaj jak zwykle wiele rozwijam, tych dróżek jedna w tą, druga w tą, trzecia w tą, a czwarta jeszcze wino. No ale posłuchajcie, wracając do tej intuicji, no i mamy ten samochód. Mamy samochód, ale w międzyczasie w samochodzie też trzeba sprawdzić olej. Pewnego dnia też trzeba sprawdzić, no bo jak go nie sprawdzimy, posłuchajcie, czuj czujnik też potrafi się czasem zawiesić. No posłuchajcie, nie mówię, że w starych, w nowych też się wszystko może zdarzyć. Ale dlaczego o tym mówię? No i jak nie doleję oleju, no to cóż, silnik. No i bo nie padnie, no i trzeba cóż zrobić, naprawić. I ta prawa jest no, taka konkretna. Nie zależy jeszcze jaki model, ale no, naprawa silnika nie jest, nie jest tania. O, i do czego zmieszam? No i posłuchajcie, tak. Jeździmy tym samochodem, i to pytanie: Kiedy sprawdziliśmy olej? Ale czy jechaliśmy i był napis wymiana oleju. O, o, wymiana oleju. I tak posłuchajcie, jak tych napisów reklam jest wiele, jak, jak jedzimy po drodze, to nagle ten napis nam szedł tak w oko. Tak powiem. Aha, później jedziemy i rzeczywiście ktoś tam rozmawiał na temat wymiany oleju. Nie, w ogóle tego nie biorę pod uwagę. A może by przyszła myśl właśnie w tym czasie. A kiedy to ja ten olej w tym moim samochodzie sprawdzałam? A może warto sprawdzić. I to jest właśnie to, że pewne te informacje do nas przychodzą, ale my ich. Nie słuchamy. Uważamy, że są głupie. Po prostu. No to jak jest coś głupie, to co się będziemy tego słuchać? No bo my, my, my musimy posłuchać. My jesteśmy bardzo mądrzy, prawda? Wszyscy. <laughs> no ja też. <laughs> nie, no ja tu się w tym momencie śmieję, to był szar z mojej strony. Ale posłuchajcie, zobaczcie, tak jak to mówię, opowiadam, jak to człowiek to słyszał, to widział, o tym mówili. Nie, nie zrobię tego, nie zrobię tego. A przecież jest takie fajne przysłowie, co masz zrobić jutro, zrób dziś. I czy to wtedy nie jest łatwiej? Ale to sztuka! Posłuchajcie, byłam na wielu różnych warsztatach tam ileś lat temu już teraz. O, teraz też bym się przeszła na jakiś fajny warsztacik, bo to takie też spotkanie z ludźmi, takie mm, posłuchajcie, to jest taka wymiana informacji, poznanie spojrzeń z innych stron, ale do czego zmierzam? I posłuchajcie, zarząd... i było tam kilka jakichś takich tematów i zarządzanie czasem. Posłuchajcie, jak wtedy ten to hasło tak do mnie przemówiło. No, zarządzanie czasem. No i rzeczywiście, widocznie mam z tym problem, znaczy problem jak problem i muszę to poprawić. I powiem Wam szczerze, że ostatnio to moje zarządzanie czasem, tak się trochę pochwalę, to nawet mi wychodzi. Ale dlaczego? No bo to zarządzanie czasem to jest też budowanie takich naszych... Pozytywnych nawyków. Tak jak Wam się chwaliłam, mam tą aplikację. No i aplikacja jest fajna, bo człowiekowi podpowiada. Oczywiście można się jej nie słuchać, no ale jak już zapłaciłam 80 zł no, na miesiąc, no to się posłucham. Jak już posłuchajcie, podjęłam decyzję. I powiem Wam tak, są ćwiczenia codzienne, takie od 13 do 17 minut. Nie wiem, może na początku było 13, teraz ostatnio było 17 minut. I jest ćwiczenie po 40 sekund. I nagle się okazuje, że proste ćwiczenie na zasadzie stoimy przy ścianie i ręką robimy koło dookoła 40 sekund z jedną stroną, 40 sekund z drugą to wcale nie jest takie proste, bo nagle się okazuje, że ta ręka to teraz jest zobaczcie, to no podnieście rękę i zobaczcie, jak daleko i teraz stojąc przy ścianie, jak możecie zrobić koło. I co dalej? I nagle, czy nagle, no już posłuchajcie, 14 chyba dni, jak dobrze pamiętam, czyli do połowy już doszłam, dwa tygodnie ćwiczę i nagle się okazuje, że po pierwsze jest plusik, bo przy tych ćwiczeniach też jest ten post przerywany. I posłuchajcie... I zdaję sobie sprawę, że z początku nie jest proste tak nagle nie jeść od 16 do 8 rano, ale gdy do 16, i to takie moje już jest wypracowane, przed 16, tak staram się, posłuchajcie, tak za 20 siąść i zjeść taką e, różnorodną, taką, e, taki podwieczorek kolację, prawda? Na koniec sobie piję kawkę, później oczywiście posłuchajcie, od tej 16 do tam której wieczorem to oczywiście pije herbatę, piję jakieś soki, a kupiłam smoothie, to smoothie jest taki zagęszczony sok, powiem Wam, że to też fajnie działa, bo taki, taka buteleczka niewielka. No, nie wiem, czy jest niewielka, no powiedzmy, nie pamiętam tej pojemności. Kosztuje euro, 1,29 euro. I posłuchajcie, i on jest właśnie z różnych owoców, jest taki gęsty, i on jest sycący. I to, ale to tak mówię, to co odkrywam, to tym się z wami dzielę. I posłuchajcie, co dalej. No i co widzę? Po pierwsze, jest spadek na wadze. No, posłuchajcie, 747 to pierwszy raz od długiego czasu. Odkąd już zaczęłam moje odchudzanie. A miałam 76, posłuchajcie, no to już taka ta waga i ta waga jest taka stała. Także ona się minimalnie zmniejsza, ale już tak jest poniżej, może w tym sensie stała, że jest poniżej 75, 76, tym bardziej. Także czuję się lepiej. No ćwicząc, to też czuję się bardzo dobrze i tak czuję, jak tutaj jest mi wygodniej, czyli gdzieś ten tłuszczyk w środku się spala. To tak, dzielę się, może Was tym zachęcę, że posłuchajcie, no bo teraz tak, co jeszcze <grym> zauważyłam. W ramach tej mądrości, no każdy z nas uważa, że naprawdę wiele wie, wiele przeżył, no i wie, prawda, no jak już jest wiedza, no to znaczy dusza. I teraz tak, no i tak sobie pomyślałam, że ja z ćwiczeniami nie miałam nigdy problemów. Zawsze byłam taka jakaś porozciągana, nie miałam w ogóle posłać jakieś skłony, czy przysiady, czy coś, ciach, 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 to tak chłochu. A teraz, jak się ćwiczę, to nagle się okazuje, że ludzie, ja w ogóle nie znam ćwiczeń. Chyba zapomniałam, w ogóle już chyba jakieś są inne nowsze. I teraz właśnie się okazuje, że to jest sztuką zrobić tych ileś ćwiczeń przez te 14, powiedzmy 13 minut czy 17 po 40 sekund, bo tam jeszcze w międzyczasie jest później przygotowanie do następnego ćwiczenia. I to przecież wcale nie jest długi czas. I to ćwiczenie nie jest jakieś skomplikowane, prawda? Nie jest. A wcale to nie jest takie proste je zrobić. I nagle się okazuje, że człowiek ma ograniczenia. Ograniczenia, które, kiedy, których kiedyś nie było. Bo, bo słuchajcie, jak człowiek ma stałe ograniczenia, to tak. A i jeszcze to, co jeszcze tak przypomnę. Posłuchajcie, jak wiecie, tu miałam no, 3 lata temu już paraliż. W kwietniu będzie 3 lata. Nie, w marcu, 24 marca. I posłuchajcie, jak na przykład jednych ćwicień, jak leżę na podłodze, to bo to jest, to jest ten tak zwany pilates przy ścianie. To praktycznie się to, no właśnie, trzymamy się ściany, no to też. To i, I zdawałoby się, że to takie proste, prawda? To nagle czuję, jak mi ciągnie ta strona. I mówię: No i kto by pomyślał, że ćwicząc nogi, leżąc na plecach, będę czuła mięśnie na twarzy? Ha, zobaczcie. No, jak to się człowiek uczy. <laughs> Całe życie. I podobno głupi umiera. <laughs> Nie, nie to, już, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby. Posłuchajcie, kiedy jest specjalista? Specjalista jeszcze jest, jeżeli rozgryz dany temat. Ale to temat się rozgryza jeden, drugi i trzeci. Jak moja ciocia Maryla. Mojej mamy koleżanka miała problem, bo ma jedną nerkę. No, ciotka już ma. Mm, 90 lat, posłuchajcie. I ona chodząc do lekarza już od wielu, wielu, wielu lat, to on jej powiedział tak. Proszę pani, pani już ma, wie, znaczy, nie, pani już, już się lepiej zna w tym temacie niż ja, bo no tak lekarz ma po pierwsze całego człowieka, po drugie no jakaś tam wąską specjalizację, no bo kiedy jest dobry lekarz, kiedy ma określoną specjalizację i jest w tym dobry, bo już tylu pacjentów różnych miał, prawda, i poznał sposób działania. Najpierw w teorii, a później w praktyce. A ciotka, która też miała problem z tym całe życie i była tym zawsze tematem mocno zainteresowana, wszystko ją ciekawiło, wszędzie doczytywała, jak tylko mogła, konsultowała się, to ona też zrobiła sobie taką małą specjalizację. I tak jest, posłuchajcie i z nami. Tak samo jak pewne rzeczy robi się, o dzisiaj, kochani, robią dwa, dwa gary gołąbków, 28 zrobiłam, kupiłam dwie kapusty. No i teraz pytanie, jak się zwija gołąbki? No to tak niby prosto, prawda? Bo tam konsultowałam się z koleżanką, a ona mówi, a jak się zwija gołąbek? No bo tak, mamy liścia, kładziemy mięso, farsz, zamykamy z dwóch stron i rolujemy. A jak mamy dwa małe liście? No to posłuchajcie, mamy dwa liście, tak? Nie, to je kładziemy tak. jak mamy jeden liść i drugi liść, kładziemy je tak, czyli obok siebie, tak? Farsz do środka, zamykamy z dwóch stron i rolujemy. I nagle się okazuje, że a no właśnie, ktoś ma doświadczenie i ten problem rozwiązał, bo kapusta nie ma tylko dużych liści, ma duże i małe. A ja dzisiaj zrobiłam bardzo ciekawie, bo kupiłam wczoraj jedną kapustę włoską, a drugą zwykłą, bo akurat w sklepie byliśmy, pytam się gościa, to już jest ostatnia kapusta, bo akurat towar wykładał i sobie pomyślałam, a może akurat dowieźli, dała do dostawa. Tak, później niech Pani przyjdzie w poniedziałek. Ja sobie pomyślałam, no w poniedziałek to ja mogę przejść, to nie jest problem, tylko ja potrzebuję dzisiaj, czyli to była sobota wczoraj, kupić kapustę gołąbki chciałabym zrobić. I zrobiłam część gołąbków z kapusty włoskiej, bo to postawicie no, na dwa gary, bo 28, nie mam takiego wielkiego gara tutaj, żebym wszystkie płakowała do jednego. I tak część zrobiłam z takich, część z takich, a jeszcze część zrobiłam tak, że jak był liści mniejsze i takie te malutkie liście, bo ta włoska kapusta nie była duża, to posłuchajcie, ten mały dawałam do środeczka i zawijałam. I tak jak Bogusiu kiedyś wspomniałaś, ten koperek, kapusta lubi koperek, to też wsypałam, dosypałam, bo tak na dno kładę, tak pokroiłam trochę marchewki, dwa liścia laurowe, jedno ziele angielskie, czy dwa jak ten większy garczek. Posłuchajcie, jakiejś takiej przyprawy rosołkowej, znalazłam nagle jakąś taką, mówię, no tak, trzeba w końcu wykorzystać. Jakbym miała grzybki, przełożyłabym grzybkami jeszcze suszonymi, ale nie mam. Poukładałam go zawinięte, zalałam gorącą wodą. To się ładnie zagotowało i w miarę szybko bo wodę sobie mam w czajniku i posłuchajcie, i się te gołąbeczki, o, kopereczkiem posypałam i się te gołąbki gotują. Gotują się, będzie pyszny obiad. I gołąbki robię z ryżem. No ja lubię z ryżem, także śmieję się, bo posłuchajcie, mówię do męża, posłuchaj, no, żeby mi logistyka następnym razem nie padła, nie zawiodła, to ryż muszę kupić, bo posłuchajcie, tego ryżu to zawsze jakoś tak tu, tu kilo, tu kilo i w końcu powiem tak, jako że jesteśmy dzisiaj... No, będzie od 1 marca będzie rok, jak tu mieszkamy. Tak, od 1 marca, tak, od 1 marca, jak mieszkamy. No to powiem tak, no w końcu po roku czasu skończył mi się Bo to tak, wiecie, jeszcze jest, jak się człowiek przeprowadza, to nagle się tak tu znalazł i tu znalazł i tam znalazł, bo kiedyś była akcja, pamiętacie, jeszcze dawno, o, jedzenia nie będzie trzeba kupować, ho, ho, dwa lata temu, chyba tak na jesień. No i tak pomyślałam, no, tak wszyscy mówią, może ja pójdę uległam presji. Poszłam, pamiętam, wtedy wydałam 100 euro, dwa lata temu to było dużo, ale słuchajcie, chodziło o to, że ja wydałam te 100 euro na takie tak. No makaronu dużo nie kupowałam, bo mało jemy makaronu, także tam dwa, znaczy, się. No tego ryżu wzięłam, takich tych produktów, które mogą poleżeć. <słuchajcie> Tutaj są w ogóle popularne i, no, i ludki jedzą. Posłuchajcie, na przykład tak, jakiś taki, no u nas to są tak gołąbki w słoiku, te y, takie gotowe dania są w słoikach, a tutaj są w puszkach. Także tych puszek różnych też miałam, ale to tak, kopytka się tutaj kupuje gotowe, po te po, kopytka można czy podgotować na wodzie, czy posmażyć do tego sosie i podgrzać, posłuchajcie, jedzenie gotowe. Oczywiście ja mówię tak, y, posłuchajcie, dorywczo, bo jak tak na co dzień, to nie wiem, no może tutaj jedzą na co dzień, o właśnie też... Widziałam w sklepie wczoraj dwa gołąbki, a propos gołąbków, dwa gołąbki w cenie promocyjnej 3,59, tylko nie spojrzałam, czy były w soś z sosem czy bez, bo sosem były po pięć z kawałkiem. O, to może były bez sosu, nie? Także pięć, były chyba z sosem, a bez sosu... To... I tutaj ten sos gołąbkowy jest taki ciemny. My to robimy z sosem pomidorowym, no ja też tak robię, a tutaj się robi z tym ciemnym. Ale okej, okay, kochani, posłuchajcie. Co w ogóle poza tym... Kochani, no i zadziało się, kamerka padła. Także przepraszam Was najmocniej, muszę dograć, no bo jak, no myśl, myśl, myślą się, dzielę jedną, drugą, trzecią, kaweczkę pijemy, a tu tak nie ma końca, nie, no koniec musi być. I podsumowanie, także kochani, życzę Wam wszystkim takiego spokoju, takiej szczęśliwości i odwagi otwarcia się na zmianę, bo ta zmiana wymaga odwagi. A dla tych wszystkich, którzy są, Kochani, w tematach takich zdrowotnych, którą potrze którzy potrzebują wsparcia, posłuchajcie, wspieramy wszyscy. Ja wspieram i proszę Was wszystkich wysyłajcie dobrą energię tym, którzy tego potrzebują. To bo przecież to zdrowie jest najważniejsze. A zdrowie, uśmiech, zadowolenie, jak już jest zdrowie, to już jest taka radość, już takie posłuchajcie, szczęśliwość powoli przychodzi, bo jak nas tak. To nas boli, to nas boli. No weź się człowieku, uśmiechaj. No nie. A tylko powiem, że zachęcam, zachęcam teraz do spacerów, zachęcam do właśnie gimnastyki, do zapoznania się, bo ja też tak odkrywam tą gimnastykę na nowo, bo już mi się wydawało, że jaka to ja jestem gimnastyczka i jak ja znam te ćwiczenia. A to jest nie, nie. Posłuchajcie, są specjaliści, którzy no, tym się zajmują. I Jak tutaj pobudzić te partie, by. Talie wyszczuplić, by tutaj ręce poprawić, siłę, siłę rąk, no żeby to, o, no, pośladki, <laughs> nogi, brzuch. Także wiele. Tych, tych, no, posłuchajcie, ćwiczeń jest, no, jak tylko ktoś potrzebuje, nawet na jaśniejsze myślenie, jak to tak przetłumaczyłam. Także, kochani, pa, do zobaczenia wkrótce i spokojnej niedzieli, spokojnego życia o radosnego życia.